Hej, poczułeś to? Ale co? Pomóż mi z tym. Wracajmy do Jalli. Coś jest nie tak. Angrbodo, pomożesz? Nic jej nie jest? O! Loki! Co się dzieje? Wszystko gra! Poradzę sobie! Leć do Jalli! Pójdę naokoło! Erwouta! Alfa! Cała? Tak, nic jej nie jest. Przepraszam za to. Czyli... te kulki... Tylko tyle zostało po gigantach? Nie do końca. Część z nich po prostu zaginęła. Ale... gdzie mogą być? Wiadomo tylko tyle, że nie ma ich w 9 światach. Para. Za tymi skałami jest zapadlisko. Tam zmierzamy. Powinniśmy... Coś cię trapi? Nikt nie wierzył, że to miejsce istnieje. Ale się zdziwią. Loki, nie możesz nikomu powiedzieć o żelaznym lesie. Nawet Odin. Las jest bezpieczny głównie dlatego, że Odin go nie szuka. Moje zaklęcia odeprą zwierzynę, ale jeśli przyjdą tu Asgardczycy... Rozumiem. Przepraszam. Nikomu nie powiem. Tola. A tu mamy towarzystwo. Rety, cześć. Pa. Przed nami zapadlisko. Pełno tam potworów. Kiedyś zdobywałam tam składniki na farbę. Mówisz? No to je przepędźmy. Twoja farba jest ważna. To znaczy, jeśli chcesz. Jasne. Co mi tam? Lina. Idealnie. Hej! Hej, ja... Zniszczyłeś kwiat? Nie, to prezent. Dzięki, ale zatrzymaj go. Tak czy siak, szukamy gniazd pełzaczy. Znajdziemy w nich moje składniki, więc się rozglądaj. Ciemno jak w grobie. Coś poradzę. Pełzacze! Całe gniazdo! Są dosłownie wszędzie! Jeśli zapalimy pochodnie, będziemy mogli je zobaczyć, załatwić i zabrać do dzieła. Do dzieła. Ty prowadź. Załatwię to! Alfa! Nie trudno się tu zgubić, co? Spokojnie, damy radę.
na dole jest dużo chłodniej. Zapraszam do Midgardu. Daj znać, jeśli zobaczysz pochodnie. Rozświetlę nam drogę. Chyba jesteśmy blisko gniazda. Załatwione. Pomogę ci! Jak tam, czempionku? Zapalę ją. Dziwnie tu pachnie. Jakby starą wodą. Jestem z tobą! Daję słowo, że nie było to tak. Mam pochodnie. Jasne. Nie powinno zostać ich dużo. Jaki lubisz... kolor? Że jeden konkretny? Chyba, że lubisz więcej. Nie, nie, chwilka. Niebieski. Albo zielony. Żółty też jest super. Och, a jak mogłabym zapomnieć o czerwonym. Dobra robota. Chyba już wszystkie. Dzięki. Czujesz się lepiej? Troszkę. Wracajmy.
Bergstrand. Ktoś się w końcu wkurzył, że zniszczyliśmy gniazda! Musieli! Jestem z tobą! Tak. A co? Chcę już stąd wyjść. Wracajmy. Wiesz, myślałem, że gdy poznam swoje przeznaczenie, coś się zmieni. Ale ciągle jestem sobą. Też tak miałaś? Zawsze będziesz sobą, Loki. Chodzi o to, by się z tym pogodzić. A ty się już pogodziłaś? Tak myślałam. Tą samą drogą? Nie, ominiemy zapadnisko. Tak będzie szybciej. O, chciałem zapytać. Twoja matka miała wizję. Czy wszyscy giganci widzą przyszłość? Niektórzy. W snach. A, no tak. Niedawno śniłem o Torze. Torze? I spełniło się. Zjawił się w moim domu. Naprawdę? To był chyba niezły koszmar. No, w sumie. Co to jest? Świetliki? Są niebezpieczne? Urocze. Nawet ładne. Tak. W samą porę. Na co? O, wow! Wiem, jakie to wszystko dziwne. Więcej niż dziwne. Ale cieszę się, że tu jesteś. Ja też. Skoro wiem już teraz, jak tu trafić, mogę wrócić, kiedy zechcę, prawda? Kiedy? Nie wiem. Jak się uspokoi. W sensie, po Ragnaroku? No tak. Pewnie. Raczej nie będę zajęta. Dalej, mała. Dasz radę. Co tam jest? To skrót. Dalej, mała. Dasz radę, Jalla. Wierzę w ciebie. Dajmy Jalli odpocząć. Mówiłem poważnie. Wiesz, o obrazach. Są świetne. Próbujesz mnie pocieszyć? Tak. Skutecznie? Zapytaj mnie za... Ryb of czas. Co to?
Za późno na jęki. Chodź. Niech to. Kto to był? Gryla. Ona... Nie. Co mu jest? Nic. Nie czuję. Tyle z niego zostało. Gryla odebrała mu duszę. Gdzie mieszka? Co chcesz zrobić? Nie chcę tracić kolejnych wilków. Chodźmy. To widzę! Nic drastycznego. Czemu? To moja babka. Że co? Nie zawsze taka była. Kiedy dowiedziała się, że ojciec nie zamierzał uniknąć swojego losu, zmieniła się. Rozumiem. Musimy jakoś przedostać się dalej. Sialfa! Widzisz coś po drugiej stronie? Patrzę. Dużo gigantów tu mieszkało? W przeszłości? Pytasz o swoją matkę. Zanim mnie urodziła, wiodła inne życie. Ale nic a nic o nim nie wiem. Przykro mi. W tym nie pomogę. Twoja matka opuściła ścieżkę gigantki, zanim się urodziłam. Gryli. Nie świeć się. Pewnie nadal sprawdza pułapki, ale w środku mogą być zwierzęta. Musimy działać szybko.
Na górze jest inna droga. Musimy tylko jakoś tam dotrzeć. Może po drugiej stronie jest droga w górę, ale nie przeskoczę. Robię ci przejście na górę. No więc właściwie to po co gryli dusze zwierząt? Chcę przez chwilę żyć tak jak inne. W końcu zaznać wolności. Biec ile sił w nogach i poczuć wiatr w sierści, martwiąc się jedynie tym, co ma upolować i gdzie spać. Ale to tylko iluzja. O! Gryli wciąż nie ma. Wow! To wszystko takie duże. Gdzie jest wilk? Tutaj są drzwi do piwnicy. Może trzyma zwierzęta na dole? Klucz jest już w zamku. Przekręćmy go. Loki. Hej, znamy moją przyszłość. I nie ma w niej śmierci z rąk twojej babki. To tak nie działa. Prawie... Mam. Słyszę jakiś oddech z tyłu piwnicy. Ja też. I tylko oddech.